golisz? Trój nie będę na krówki. I na kalkomanie też. Odkąd go awansowali, to goli się coraz dłużej. Pewnie go to boli. Cicho, głupia! Gdzie są moje rękawiczki? Tato, daj 5 dych. A co z twoją tygodniówką? Lesiek, bąble podrzucisz do pani Ireny, dobrze? Zapamiętałeś? Tak. Andrzej, powodzenia. Dziękuję. Podpisz mi. Zaraz. Wracam po 6 lekcjach. Cześć, cześć. Nie puść się, tata. O. Ale ja ci to pokazałem. Co? No tu, do podpisu. A, tu. No i bardzo dobrze. Cześć. Cześć. Cześć, cześć. No nareszcie. Wiesz, dziś jakoś nie mogę z sobą pójść. No, tak się złożyło, muszę iść do szkoły. Ale miałeś to przecież jakoś załatwić. No tak, ale widzisz, muszę odpowiadać z biologii. No cóż, cześć. A może kiedy... Dzień dobry. Dzień dobry. Lesek nie był dzisiaj w szkole, co? Bo ja wiem. Kupował mięso na niedzielę. Lesek był na wagara. Co ty, przecież wziął teczkę. Bez teczki na wagarach trudno, mogą złapać. Ty, słuchaj, skąd ty wiesz, że Lesek nie był dzisiaj w szkole? Bo ja wszystko wiem. Bąble. Bąble. Do domu marsz. Co mówił Leszek? Nam? No nic nie mówił. Powiedział cześć i poszedł sobie. Właśnie. Ja pytam wyraźnie, co mówił Leszek, kiedy wyszedł do szkoły? Powiedział cześć i poszedł sobie. Tak? A ja słyszałem zupełnie co innego przed chwilą. Sam wiesz, tatusiu, jak to jest. Sam wiesz, wygląda ciągle paple i paple. A ty masz wybijać mięso. No, jeśli zdążył je kupić, bo jeśli nie, to co innego będzie ubijane. Dzień dobry. A, dzień dobry, Leszku. Co słychać? Cześć. Wszystko po staremu. Proszę. A, widzę, że pamiętasz o przyzwyczajeniach swoich przyjaciół. Bez filtra. Dziękuję. A gdzie dostałeś? A, to już moja sprawa. Rozumiem. Aha, Leszku, jak masz trochę czasu, to przebierz się, pomożesz mi przy prądnicy. Muszę dzisiaj ją skończyć, dobrze? Dobra. Ale ja mam do pana taką sprawę. Ja chciałem z panem przeprowadzić wywiad. Wywiad ze mną? No dobra, jak mi położysz, będzie wywiad. Zgoda? Pośpiesz się. No więc, co mam ci opowiedzieć? Właśnie nie wiem. Chciałbym wiedzieć jak najwięcej. A może jakaś decyzja? Decyzja. Jak byłem młodym pilotem, to kiedyś w powietrzu nawalił mi silnik. Było jakieś 200 kilometrów do lotniska. Musiałem przymusowo lądować. Patrzę w koło. Las. Nagle spostrzegłem polankę. No musiałem tam wylądować. Pozostało mi do podjęcia decyzji kilka sekund. Elidzia, telefon! Już idę!
Zostaw. No masz. Pięć dych. Ja mu dam pięć dych. Tato! Dostanie pięć dych. Tato, no co ty, miazgę z tego zrobisz? Jezus. Leszek, trzymaj się. Tata do ciebie idzie. To co? Myśmy nic nie powiedzieli. To Blondas cię wydał. Każde kłamstwo ma krótkie nogi, prawda? Co się stało? O czym ty mówisz? Nie dość, że wagarujesz, to jeszcze demoralizujesz bąble. Bąble się nie demoralizują, bo nie chodzą do szkoły. A najważniejsze to, że ty kłamiesz. Ja kłamię? Tak kłamiesz. I jeszcze udajesz, że nie. A tak nie będziemy ze sobą rozmawiać. A jak ty ze mną rozmawiasz? Arogancji i kłamstwa nie będę tolerować. Rozumiesz? Jeszcze ten telefon dołączyć do tego dołączu, tak to nie ma co tyle forsy na taki jeden dżentel. Znowu naśpiewałeś. Co ty ode mnie chcesz? Gdzie ja byłem na wagarach? Gadaj. Co? Ja nic nie wiem. Te, znowu przykapowałeś. O co wam chodzi? Już teraz to ty dostaniesz. To spokój, zostaw go. Chodź. Jak chcesz. Dawaj mój dzwonek. Paplak, zmarzysz, to dostaniesz. No to co mam kupić, mamusiu? Słuchaj, więc mi kupisz jeszcze żelatyny, dwie torebki mi kupisz, do tych karpi. Dwie torebki? Rodzinki migdał, albo nie, migdałów nie kup. Mamo, zdecyduj się na coś, ja naprawdę nie mam zamiaru cały ferii spędzić w kolejce. Rodzinki, migdały i kup dla bąbli krupki i grysik. Oj, dobrze, że jesteś, rozbierz się, będziesz mi potrzebny. Masz krupki grysik? Chrzan. 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 Wiesz co, zabierzesz bąble ze sobą? Jakim cudem? Ja nie dam rady. Tato, może byś... Bardzo chętnie, ale w przeciwnym wypadku nie będzie choinki. Dlaczego? Bombki są na samym dnie. Leszku, pomóż ojcu. Dziękuję. Sam sobie poradzę. Idź do łazienki, zajmij się bąblami. Co ja mam jeszcze kupić? Dosyć tej tresury! Nie! Zostawcie je, bo nie dotrzymają do Wigilii. Ody! No co? Puść go! Nie, nie. Zjeżdżać stąd, no szybko, co? No! Chodź, Paweł! Wynoś się! Andrzej! Posłuchaj, to zacięcie Leszka bardzo mi się nie podoba. Załatw to jakoś, co? Mamo! Mamo, czy smak grzybowy do barszczu? Szklankę do barszczu, resztę do bigosu. Dobrze. Mógłbyś jego poprosić, mógłby pomóc przy tym przybijaniu gwoździ. Nie, przecież już kończę. Widzisz, jak my siądziemy... Przestań stukać, co? Jak my siądziemy do Wigilii w takim nastroju? Porozmawiaj z nim jakoś. Jesteś przecież dorosły, nie? Ja wychodzę. Idę do sąsiadki, pożyczę listek bobkowy. Zaraz wracam.
Leszek, przynieś mi piłkę. Leszek, słyszysz? Daj. Przytrzymaj. Ale z tej strony. A zmierzyłeś? Nie zapominaj, że masz ojca inżyniera. Trzymaj. Piękny zapach ma ta chojnika. To diabli. Trzeba było tylko zestrugać. Ale w tym domu tylko ty masz. Monopol na doskonałość. Ty nie przeciągaj struny. Z przykrością stwierdzam, że jesteś bezczelny i przemądrzały. O co ci chodzi? I mam dosyć twoich kłamstw i twojej arogancji. Dosyć! No jak? Rozmawiałeś z nim? Tak. Jest bardzo arogancki. Trzeba go zrozumieć, przecież musi być jakiś powód. Co? Powiedz! Wychowawczyni prosi tu o wyrażenie zgody na samodzielną wyprawę Leszka na lotnisko. To coś związa... Tu chodzi o preorientację zawodową. O co? Coś związanego z przyszłym zawodem. To nie był na wagarach. Tato, o co ci chodzi? Przecież sam to podpisałeś. Perfidnie podsunął mi do podpisania. Pozwoliłeś mu samemu chodzić na lotnisko. Na jakie lotnisko? Jeśli mi nie wierzysz, to przeczytaj. On to podrobił? To wasza wina. Nie, nic nie podrobił. To wasza wina i tego blondasa. Daj spokój dzieciom. Ubierajcie choinkę. Ubieramy choinkę. Leszek się na nas obraził, już do nas nigdy nie wróci, zobaczysz. Nawet na Wigilię? Nawet. Tato, znowu palisz. Jutro już nie będę. Gdzie on mógł pójść? Może jest u Krzyśka. U Krzyśka? Tak, to jego przyjaciel. 45, 10, 55. 45, 10, 55. 55. Dzień dobry, mówi Leśniewski. Czy ja mogę rozmawiać z Krzysiem? Słuchaj, czy... Mówi Leśniewski, ty spotkałeś się z Leszkiem dzisiaj, widziałeś go? A nie przypuszczasz, gdzie mógłby być? Aha. No dziękuję ci, do widzenia. Niech dzień będzie dobry. Pochwalony. Nie, nie, dziękuję panu, bardzo dziękuję. Proszę pana, jest takie święto, raz do roku. Wiem, wiem. Nie szkoda panu tyle. Bardzo dziękuję. To
Tatuś, tato. Mamo, ale on wróci, prawda? Wróci, oczywiście, że wróci. Która godzina? Która godzina? Najwyższy czas, żeby się nauczyli posługiwać zegarem. Święty Mikołaj! Święty Mikołaj! Święty Mikołaj! A, pan tu już był. Dziękuję, dziękuję bardzo. Przepraszam pana bardzo, ale które to piętro? Siódme, dziękuję. Musimy zacząć go szukać. Twoja. No, na co czekasz? Na taksówkę. Cześć. Dzień dobry. Pan ma kłopoty. Lesek zwiał, no nie? Przed tobą nic się nie dało ukryć. Może on jest w tej swojej kryjówce? W jakiej kryjówce? Tej, co razem z Syśkiem. Nie. To niemożliwe. Chociaż... Ale... Zaraz. Cześć, dziękuję ci. Wesołych świąt! Beczkę wina i pieniędzy co godzina. Dziękuję bardzo wzajemnie. Chwileczkę. Bardzo proszę. Dziękuję. Dziękuję. Thank you.
Tatusiu. Relaksuję się. Siak. Bardzo się cieszę, żeśmy się spotkali. Czekaj, niech tylko wyjdę. Poczekaj. Ale nie wyjdę. Tatusiu, ty się przeziębisz. I ja... I to przez ciebie. Podaj rękę. Jest. Uwaga! No. Mogłeś wtedy spokojnie powiedzieć, o co ci chodzi. Spokojnie? Tak, spokojnie. To teraz zobacz, jak jestem spokojny, odwróć się. Prosisz o pardon? Przyznaj, że wtedy narozrabiałeś? Nie. Narozrabiałeś wtedy, przyznajesz? Tak. Teraz się muszę do wszystkiego przyznać. Ale ty przecież wiesz, że to nieprawda. Tak. Ale wyjaśniałeś mi to wszystko po hiszpańsku. Gdzie masz nauszniki? Ja nie noszę nauszników. Wobec tego masz zielone zęby. Stać. Starsi idą pierwsi. A młodsi pomagają starszym. Wyglądacie. Przebierajcie się i siadamy do Wigilii. No. My też już się przebieramy. Szybko, szybko. Agnieszka, chodź. Szybko. Życzę ci, droga Wisiu, zdrowia i bardzo udanej sesji. Dziękuję. Awansu? Awansu i jeszcze raz awansu. Paweł Kurczyk, żebyś nigdy nie mógł, bo cię kocham takiego małego nad życiem. A ty to mi życzysz? A ja nie wiem, co ci życzy. Żeby tak duża piątek w szkole. No i tepe, tak? No. Jaka ty duża, córeczko, jak to drzewko. Właśnie życzę ci, mamusiu, żebyś duża urosła i żebyś wykształtowała coś pięknego. Nigdy więcej takich nieporozumień, synku. Żebyś była zdrowa, no, żebyś... Miała same piątki, żeby żyła co najmniej 1000 lat. Dobrze. Staruszka taka będę. Nad niskimi dachami, nad naszymi głowami, radościami, troskami, jakie były i będą, by nam oczy błyszczały, żeby usta się śmiały. Płyń kolędą, rodzinną kolędą.
przy twym wtórnym.